te urokliwe zajęczaki to indywidualiści. Każdy z nich ma swój niepowtarzalny charakter i wyróżniające go cechy. Jeżeli chcecie poznać kilka ciekawostek na ich temat, to zapraszamy do obejrzenia filmu. Króliki zjadają swoje odchody, a konkretnie jeden rodzaj, cekotrofy. Są one bogate w substancje odżywcze, takie jak białko, witamina B i K oraz kwasy tłuszczowe. Zbyt duża ilość spożytych cekotrofów może być przyczyną biegunki u pupila. Dlatego ważnym jest, aby podawać pupilowi karmę, która zapewni mu wszystkie niezbędne substancje odżywcze. Polecamy zwłaszcza karmy ekstrudowane, w których wszystkie składniki zostały sprasowane w jednolite granulki, dzięki czemu zwierzak nie może wybierać swoich ulubionych kąsków. Skład karmy zapewnia właściwe funkcjonowanie jelit. Każdy królik ma potrzebę schronienia się, ponieważ w naturze króliki ukrywają się w norkach przed drapieżnikami. Funkcję bezpiecznej norki w domu może pełnić klatka, a podczas podróży czy wizyty u weterynarza może być to transporter. W klatce powinno znaleźć się takie wyposażenie jak paśnik, poidełko i miseczka. Klatkę uatrakcyjni domek z pięterkiem. Atutem klatki jest wysoka kuweta, która zapobiega rozsypywaniu podłoża oraz możliwość całkowitego otwarcia pokrywy. Bezpieczną i komfortową podróż zapewni królikowi wentylowany transporter. Plastikowe lub metalowe drzwi transportera umożliwią pupilowi oglądanie świata. Wysoka jakość wykonania oraz prostota mechanizmów zamykania powodują, że transporter jest bardzo wygodny w użyciu. Królik myje się sam, ale od czasu do czasu w sytuacjach kryzysowych możemy użyć szamponu, na przykład takiego jak ten, który dopasowany jest do potrzeb tych małych zwierząt. Jego pH jest neutralne dla skóry zwierzęcia, a ponadto jest hipoalergiczny, a w okresie letnim chroni pupila przed pchłami. Zioła to bardzo ważny składnik króliczej diety. Ponadto są smacznym kąskiem i urozmaiceniem ich codziennych posiłków. Są bogate w witaminy i mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ich organizmu. Prezentowany zestaw to specjalnie wyselekcjonowane i ręcznie pakowane zioła oraz mieszanki ziołowe dopasowane do potrzeb uszaków. Ziółka doskonale wpływają na zdrowie, kondycję, trawienie oraz odporność pupila. Zęby królików są hypsodontyczne, co oznacza, że rosną i wyrzynają się przez cały czas, nawet od 8 do 12 cm w ciągu roku. Aby uniknąć przerostów, uszaki muszą przez cały czas ścierać swoje ząbki. Królik ściera swoje zęby, żując siano. Dodatkowo służą do tego gałązki drzew. Możemy nabyć dla pupila gotowy zestaw gałązek z jabłoni i leszczyny. Króliki domowe mają bardzo wrażliwe oczy, a wiele czynników ma wpływ na ich kondycję. Jednym z nich jest wybór odpowiedniego podłoża. Wybierajmy takie, które są ekologiczne, naturalne, niepylące i chłonne. To podłoże zapewnia ochronę przed nieprzyjemnymi zapachami. Skład ściółki ogranicza ryzyko występowania alergii. Delikatne, nieduże granulki nie przyklejają się do futerka i nadają się nawet dla najmniejszych zwierząt. Mamy nadzieję, że dzięki prezentowanym informacjom lepiej zrozumiecie króliczy świat. Prezentowane produkty możecie nabyć w marketach stacjonarnych Zookarina oraz online. Linki znajdziecie na dole w opisie. Dziękujemy za oglądanie.